Państwa te historyczne tutaj wspomnienia i wyjaśnienia są o tyle celowe, że przywoływanie argumentacji historycznej pełni pomocniczą rolę w uzasadnianiu roszczeń bezzasadnych. Bo kiedy mówimy o roszczeniach żydowskich, powinniśmy rozróżnić dwie kategorie. Pierwsza kategoria to są roszczenia, których dochodzą spadkobiercy potrafiący wylegitymować się uprawnieniami ważnymi w świetle prawa polskiego. I tutaj ten proces zwrotu własności czy odzyskiwania własności przebiega bez zakłóceń, nie wymaga żadnych kompleksowych regulacji, o które się upominał pan Mike Pompeo 14 lutego tego roku, tylko po prostu na podstawie obowiązującego od dziesięcioleci prawa polskiego przed polskimi sądami to mienie jest odzyskiwane. Natomiast zupełnie inną kategorię stanowi tak zwane mienie bezdziedziczne, to znaczy mienie, do którego nie pretendują żadni spadkobiercy potrafiący swoje prawa, jakiekolwiek swoje prawa wykazać. I ustawa 447 JUST dotyczy tego mienia bezdziedzicznego. To jest tylko to mienie. W związku z tym wydaje mi się, że to jest zajęciem trochę takim jałowym, żeby, no tak jak nie jałowym by było i bezcelowym, domaganie się od bandyty, który w ciemnej ulicy próbuje odebrać nam portfel, żeby on nam wyjaśnił najpierw, na jakiej podstawie prawnej działa. No to jest zajęciowo, on nie działa na żadnej podstawie prawnej, tylko liczy na swoją siłę, że nam to ten portfel siłą odbierze i żadnych uzasadnień nam nie będzie tutaj sporządzał. Dokładnie taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku roszczeń żydowskich. I żebyśmy lepiej zrozumieli to, co się tu w tej chwili dzieje, to musimy przypomnieć, bo to, co się w tej chwili dzieje, to jest już końcówka, faza realizacji 30-letniego planu obrabowania Polski. 30-letniego, bo już w 1989 roku pojawiło się w środowiskach żydowskich amerykańskich, w tych właśnie organizacjach przemysłu Holokaustu, pojawiło się takie dziwaczne oskarżenie pod adresem narodu polskiego, nie jakichś Polaków poszczególnych, nie jakichś polskich środowisk, tylko pod adresem narodu polskiego jako całości, że wobec Holokaustu zachował się biernie. Bierne zachowanie, znaczy stał i się przyglądał, bo to jest bierne zachowanie, kiedy tam ktoś inny tego Holokaustu dokonywał. Nie bardzo było wiadomo, o co tu chodzi, po co ten absurdalny zarzut jest podnoszony. No ale wkrótce się wszystko wyjaśniło. W 1994 roku 8 wpływowych polityków amerykańskich z obydwu partii zwróciło się z listem do ówczesnego sekretarza stanu Rena Christophera z takim postulatem, żeby Departament Stanu ostrzegł rządy krajów środkowoeuropejskich, że jeżeli nie spełnią żydowskich roszczeń majątkowych, to stosunki Stanów Zjednoczonych z tymi krajami się pogorszą. Ten szantaż był skuteczny o tyle, że w 1994 roku już wszystkie państwa środkowej Europy na czoło listy swoich priorytetów politycznych wpisały intencje przyłączenia się do Sojuszu Północnoatlantyckiego, do NATO, którego Stany Zjednoczone są politycznym kierownikiem. Więc zapowiedź pogorszenia stosunków Stanów Zjednoczonych do tych państw oznaczała szlaban do NATO, na co sobie te państwa no, nie mogły pozwolić. Mogły, ale nie chciały, prawda?
I polski rząd zrozumiał tę aluzję, bo ten list, takie ostrzeżenie zostało wysłane, ale nastąpił przeciek tego pierwszego listu do amerykańskiej prasy, no i świat się dowiedział, o co tu chodzi. Polski rząd aluzję zrozumiał i skierował do Sejmu projekt ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich, gdzie w drugiej części były przepisy o transferze majątkowym w nieruchomościach na rzecz 9 istniejących wtedy w Polsce gmin żydowskich i Nowojorskiej Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego. Proszę Państwa, zatrzymam się chwilę nad tym, żeby tutaj też była jasność od strony prawnej. Otóż w przypadku gmin żydowskich, które na podstawie rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 roku miały osobowość prawną jako korporacja, to w przypadku korporacji nie ma następstwa prawnego takiego, że jedna korporacja dziedziczy po drugiej. Także tutaj o żadnej ciągłości prawnej mowy być nie może. I podobnie, sytuacja była zupełnie podobna do tej, jaka była na ziemiach zachodnich i północnych z parafiami i diecezjami Kościoła rzymskokatolickiego. Kościół rzymskokatolicki objął w posiadanie obiekty po parafiach protestanckich, bo tam Niemcy zostali wysiedleni, a te obiekty zostały. W związku z tym Kościół katolicki objął w posiadanie te obiekty, no ale nie było kontynuacji prawnej między parafiami protestanckimi a parafiami katolickimi, bo ludność, która tworzyła tamte korporacje protestanckie, została przesiedlona, a na miejsce, na tamte tereny napłynęła ludność całkiem inna, która tworzyła parafie katolickie. I kiedy w 1972 roku władze polskie w ramach normalizacji stosunków ze Stolicą Apostolską postanowiły uregulować te sprawy własnościowe, bo one do 1972 roku nie były uregulowane, to wtedy nie zwróciły polskim parafiom katolickim tych obiektów, bo o żadnym zwrocie nie było mowy, tylko nadały. I dlatego ja na przykład, bo byłem krytykiem tej ustawy, właśnie z tego powodu, że tam było użyte sformułowanie zwrot mienia. To byłem przekonany, że to może w przyszłości stworzyć dla Polski bardzo niebezpieczny precedens. No i stworzył. I stworzyła ta ustawa bardzo niebezpieczny precedens. Gdyby władze polskie nadały 9 gminom żydowskim mienie pozostałe tam po gminach żydowskich przedwojennych. No bo tu te gminy tworzą obywatele polscy, więc oczywiście trzeba ich jakoś wyposażyć. I w takim zakresie, w takim rozmiarze, jakie to jest konieczne, no to było w porządku. Natomiast nie było żadnego powodu, żadnego, żeby tym mieniem wyposażać Nowojorską Organizację Restytucji Mienia Żydowskiego, która jako żywo już na pewno nic wspólnego z tym nie miała, ani przed wojną, ani w czasie wojny, ani po wojnie. W związku z tym, a tymczasem ta ustawa, dlatego mówię i powtarzam, że to nie był żaden akt sprawiedliwości, tylko po prostu łapówka, którą Polska musiała zapłacić za wejście do NATO. Łapówka, którą Polska musiała zapłacić za wejście do NATO. Amerykanie od nas tej łapówki nie chcieli, bo im tam mają własnych pieniędzy dosyć. Natomiast Żydzi oczywiście chętnie to przyjęli. Ta ustawa jest realizowana. Jeszcze ta ustawa nie zdążyła wejść w życie. A już na mitingu w Buenos Aires w kwietniu 1996 roku, bo ustawa weszła w życie w 1997, w 1996 roku w kwietniu ówczesny sekretarz Światowego Kongresu Żydów, Israel Singer, powiedział, no to dobrze, to ta ustawa to ok, ale przecież jest jeszcze mienie pozostałe po osobach prywatnych. I jeżeli Polska nie zadośćuczyni roszczeniom odnoszącym się do tego mienia,
którego wartość szacunkowa została wtedy oszacowana na jakieś 65 miliardów dolarów. Jeżeli Polska nie zadośćuczyni roszczeniom odnoszącym się do tego mienia, to będzie upokarzana na arenie międzynarodowej. No co to oznaczało, taka zapowiedź, że Polska będzie upokarzana? Nie. Nie tyle Polska, co naród polski, któremu środowiska żydowskie dla lepszego uzasadnienia interesu, jaki chciały zrobić, zresztą nawiasem mówiąc po raz kolejny, musiały przyprawić wizerunek, odrażający wizerunek narodu morderców. No i to upokarzanie Polski, polegające właśnie na tym, się rozpoczęło. Wyrazem były festiwale, jakie historykowi światowej sławy Janowi Tomaszowi Grossowi, on w ogóle historykiem, nie tylko socjologiem, ale na tę okoliczność został awansowany do rangi historyka, a od razu światowej sławy, jakby było potrzeba, to i do astrologa by został awansowany. No więc pan doktor Jan Tomasz Gross napisał książkę pod tytułem Sąsiedzi, gdzie tam opisywał, opierając się na zupełnie nowatorskiej metodzie historycznej, to, co się wydarzyło 10 lipca 1941 roku w Jedwabnem. Proszę Państwa, ta nowatorska metoda historyczna polegała na tym, że pan doktor Jan Tomasz Gross doznawał objawień i w trakcie tych objawień słyszał głosy i skrupulatnie te głosy potem, jak się obudził, to już notował. No i to było to źródło historyczne, na którym opierał swoje rozmaite tezy, a się jedną tezę, że tego mordu na Żydach dokonali polscy mieszkańcy Jedwabnego, a Niemcy tylko na to pozwolili. Tak jakby Polacy pod okupacją niemiecką mogli się oddawać swoim ulubionym rozrywkom, a zwłaszcza posługując się przy tych rozrywkach bronią palną, bo warto przypomnieć, że tam kiedyś zaczęła się ekshumacja ofiar w stodole, no to tam znaleziono łuski z broni, z karabinów. No to Polacy w czasie okupacji mieli karabiny i to pod oczami Niemców się nimi posługiwali. No ale to jak się posługujemy metodą objawienia, to wszystko jest możliwe, bo we śnie wszystko zdarzyć się może. Proszę Państwa, takim katalizatorem tego spisku była zmiana na stanowisku kanclerza Republiki Federalnej Niemiec w 1998 roku. Nowym kanclerzem został polityk socjaldemokratyczny Gerhard Schröder. I Gerhard Schröder w jednym z przemówień swoich w roku 2000 powiedział między innymi, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca. To była bardzo ważna deklaracja, bo ona oznaczała, że rząd niemiecki nie będzie już od nikogo przyjmował żadnych suplik odszkodowawczych, do których pretekstem były wydarzenia II wojny światowej. To dla żydowskich organizacji przemysłu Holokaustu stwarzało zupełnie nową sytuację, bo do tej pory, o czym tu wspominał pan Lisiak, Niemcy wypłaciły żydowskim organizacjom przemysłu Holokaustu i Izraelowi co najmniej 100 miliardów marek, nie licząc dostaw okrętów podwodnych i innego sprzętu wojskowego. No i niemieckie władze uznały, że to wystarczy. W związku z tym żydowskie organizacje musiały coś w tej sytuacji zrobić, bo to groziło zahamowaniem rozwoju przemysłu Holokaustu. I doszło do ścisłej koordynacji w tym właśnie roku, doszło do ścisłej koordynacji żydowskiej polityki historycznej z polityką historyczną niemiecką. Niemiecka polityka historyczna jest nakierowana na stopniowe zdejmowanie z Niemiec odpowiedzialności za II wojnę światową. No i tu można powiedzieć, że sukcesy duże na tym polu ma, bo jak wiadomo, tych zbrodni II wojny światowej, w ogóle II wojnę światową nie wywołali Niemcy, tylko naziści. Wymarłe plemię, które nawet się posługiwało specjalnym nazistowskim językiem. Jego świątobliwość Benedykt XVI, przemawiając w Brzezińce,
dokonał majstersztyku prawdziwego, bo powiedział, że Niemcy były pierwszym krajem okupowanym przez nazistów. To był naprawdę majstersztyk, dlatego że Niemcy ze sprawców zbrodni II wojny światowej jednym susem przeskoczyły do pierwszego szeregu ofiar. No czegoż chcieć więcej, prawda? Czegoż chcieć więcej? Wiadomo, od ofiar żadnego odszkodowania, żadnych rekompensat domagać się nie można, to chyba oczywiste. No, jak to od ofiar, jeszcze nie dość, że tam tyle się wycierpieli pod tymi nazistami, to jeszcze teraz mają do tego dopłacić, mowy nie ma. I natomiast żydowska polityka historyczna jest nakierowana na zagwarantowanie możliwości materialnego eksploatowania Holokaustu. Więc żydowska polityka historyczna wymagała, w sytuacji, kiedy Niemcy powiedziały szlus, wymagała wytypowania winowajcy zastępczego, którego można było drenować. No i na tego winowajcę zastępczego wytypowana została Polska. I te wszystkie uroczystości w Jedwabnem, też z takim przytupem organizowane, miały na celu pokazanie światu. No popatrzcie, widzicie. I niestety te oskarżenia strony żydowskiej zostały potwierdzone w sposób pośredni, co prawda, niemniej jednak, przez najwyższych konstytucyjnych przedstawicieli państwa polskiego. Podczas uroczystości w Jedwabnym 10 lipca 2001 roku prezydent, ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski w imieniu narodu polskiego przeprosił za Jedwabne. Francuzi mają takie przysłowie, kis excuse, ça kis. Kto się tłumaczy, ten się oskarża. No i świat właśnie tak to odebrał. No co ma świat myśleć, jeżeli najwyższy konstytucyjny przedstawiciel państwa polskiego mówi, że w imieniu narodu polskiego przeprasza za Jedwabne. Co z tego wynika, że naród polski jest winny? No bo jakby nie był winny, to nie byłoby powodu do przeprosin. Pan prezydent Aleksander Kwaśniewski złamał w ten sposób przysięgę prezydencką, którą składał dwukrotnie, więc miał okazję, żeby się nauczyć jej na pamięć. Rota tej przysięgi zawiera między innymi taką solenną obietnicę niezłomnego strzeżenia godności narodu polskiego. Nie da się pogodzić niezłomnego strzeżenia godności narodu polskiego z oskarżaniem tego narodu o zbrodnie niepopełnione, czy przyłączaniem się do tych oskarżeń. Mam nadzieję, że Aleksander Kwaśniewski kiedyś stanie przed sądem i odpowie za to i znajdzie się w takim miejscu, w którym od początku powinien się znaleźć, to jak, znaczy w jakimś głębokim lochu, gdzie tam będzie do końca życia jęczał i szlochał. Mam nadzieję, że tak się stanie, chociaż może się tak nie stanie. Ale nadzieję zawsze można mieć. No co nam szkodzi mieć nadzieję? Możemy się pocieszać w razie czego, w razie niepowodzeń. Proszę Państwa, jakie znaczenie miała ta uroczystość w Jedwabnem? Ano takie, że oskarżenie narodu polskiego zostało podniesione na wyższy poziom. Bo ile w 1989 roku mówiono, że naród polski zachował się biernie w obliczu Holokaustu, to w 2001 roku już nie było o tym mowy. Naród polski współdziałał w Holokauście, więc wykazał zbrodniczą formę aktywności. Nie zachował się biernie, tylko zachował się aktywnie i ta aktywność miała charakter zbrodniczy. Na tym się oczywiście nie skończyło, bo 10 lat później, podczas takich skromniejszych uroczystości w Jedwabnem, w 2011 roku, pan Tadeusz Mazowiecki, znany z postawy służebnej, odczytał dla uczestników tej uroczystości list napisany przez pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. W tym to liście znalazło się takie zdanie, że naród polski musi przyzwyczaić się do myśli, że był również sprawcą. Już nie współsprawcą, tylko sprawcą samodzielnym. Po raz kolejny nastąpiła eskalacja oskarżeń pod adresem narodu polskiego i po raz kolejny została w pośredni sposób potwierdzona przez najwyższego konstytucyjnego przedstawiciela Polski. To łajdactwo nadal pozostaje bezkarne. To łajdactwo też nadal pozostaje bezkarne.
Proszę Państwa, właściwie proces zdejmowania odpowiedzialności z Niemiec i przerzucania na Polskę zakończył się w 2011 roku, bo jeżeli naród polski był sprawcą, to nie musimy już szukać żadnych innych sprawców, żadnych nazistów mitycznych i tak dalej, tylko mamy sprawcę tutaj na widok. No, a jak mamy sprawcę, to sprawca powinien za swoje tutaj dokazywania odpowiedzieć. No i w tym momencie już ruszyła machina propagandowa, antypolskiej propagandy, w której uczestniczyły nie tylko żydowskie organizacje przemysłu Holokaustu, ale również ich polscy kolaboranci. Również ich polscy kolaboranci, których jest całkiem sporo. Ja bym rozróżnił tutaj też dwa nurty. Nurt świadomy. No to jest środowisko Gazety Wyborczej i tam Fundacji Batorego. To ci podopieczni Fundacji Batorego dostają pieniądze za to, żeby, że tak powiem, ćwierkali z właściwego klucza. Więc to jest nurt świadomy, bo jak ktoś dostaje pieniądze za to, żeby ćwierkał z właściwego klucza, no to raczej zdaje sobie sprawę z tego, do czego został wynajęty. Prawda? Ale jest też nurt nieświadomy, uprzejmie zakładam, że nieświadomy, złożony z pożytecznych idiotów, którzy myślą, i to być może szczerze, myślą, że to wszystko naprawdę. Więc jest, durniów na świecie nie brakuje, a w Polsce jeszcze bardziej, także tu... Ile, tym bardziej, że te organizacje pozarządowe też dostają granty, no daleko nie szukają. Taki ośrodek antypolskiej propagandy, tu już wspominał pan Lisiak o Żydowskim Instytucie Historycznym, ale nie jest to jedyny ośrodek antypolskiej propagandy, bo drugim ośrodkiem antypolskiej propagandy jest Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, które właściwie tylko tym ma się zajmować, z preparowaniem alternatywnej wersji historii narodu polskiego. No i tym się zajmuje. Ironia losu sprawiła, że obydwie te instytucje funkcjonują, powstały i funkcjonują dzięki pieniądzom, za pieniądze polskich podatników. I tu się sytuacja nie zmienia, bez względu na to, czy to jest rząd dobrej zmiany, czy to jest rząd obozu zdrady i zaprzaństwa. Cały czas jest tak samo, więc dlatego podkreślam, że w sprawach istotnych dla państwa i narodu polskiego żadnej walki kogutów nie ma. Obydwa koguty zachowują się identycznie. Natomiast, no, ponieważ nie mogą się pięknie nie różnić, to na użytek publiczności urządzają takie walki kogutów. I proszę Państwa, to oskarżenie narodu polskiego i ta wina narodu polskiego jest wbijana do głowy opinii publicznej na całym świecie. Ludzie tam nie wiedzą, jakie tam były subtelności. Tutaj pan Dysiak bardzo szczegółowo to nam przedstawił, ale ludzie na świecie nie chcą tego słuchać. Tylko bezkrytycznie przyjmują te oskarżenia pod adresem Polski, tym bardziej, tym łatwiej, że nad tymi oskarżeniami, nad tą antypolską propagandą pracują całe sztaby pierwszorzędnych fachowców dysponujące wielkimi budżetami. Podczas kiedy u nas żadnego odporu nikt nie daje, poza prywatnymi osobami, o takimi jak tu my, które uprawiają partyzantkę. Jeszcze w dodatku są tam za to storczowane przez rozmaitych takich samozwańczych rewidentów cnoty, prawda? Oskarżenie o antysemityzm i tak dalej. Mnie to tam te oskarżenia nie przeszkadzają, dlatego że w dzisiejszych czasach antysemitą nie jest tylko albo dureń, albo świnia. Dlatego że no ja to wiem, co mówię i to zaraz uzasadnię. Otóż o tym, kto jest antysemitą, co jest antysemickie, a co nie, to decyduje Liga Antydefamacyjna w Stanach Zjednoczonych, na czele której stoi taki pan Abraham Foxman, taki jegomość. I to oni decydują. I pan Abraham Foxman nie tak dawno ogłosił, że opinie,
Jakoby w Stanach Zjednoczonych Żydzi mieli duże wpływy w sektorze finansowym i w sektorze przemysłu rozrywkowego i w mediach, to są opinie antysemickie. No każdy, kto był w Stanach Zjednoczonych, to wie, że to jest oczywista oczywistość. Zatem pan Abraham Foxman stawia znak równości między antysemityzmem i spostrzegawczością. No to antysemitom w tej sytuacji, jeżeli ktoś nie dostrzega tego znaku równości, no to jest dureń. To jest tak mało spostrzegawczy, a jak dostrzega, ale z jakichś powodów udaje, że nie dostrzega, no to świnia. Więc albo dureń, albo świnia. Więc nie ma co się tak bardzo przejmować tymi oskarżeniami, bo to jest taki sam pogląd jak każdy inny.